Dzisiaj z okazji Dnia Świętego Patryka porozmawiamy sobie trochę o piwach nagazowanych azotem w butelce. Dzień Świętego Patryka, święto Irlandii, święto piwa, święto stoutu, święto red ale, święto zielonego piwa. Można to święto lubić, można go nie lubić, można go obchodzić, można nie obchodzić. Ja osobiście lubię, każda okazja do spróbowania, do napicia się stoutu, do propagowania picia stoutu, czy też irlandzkiego red ale jest dobra, więc jakby ja do tego święta nic nie mam, zawsze bardzo chętnie wypiję szklankę albo więcej czarnego trunku. No i dzisiaj tak samo postanowiłem dla Was zrobić ciekawy, myślę, test. Test dwóch stoutów, tylko że nagazowanych azotem. I to nagazowanych azotem w butelce. A to głównie za sprawą browaru Stu Mostów, który całkiem niedawno wypuścił na rynek nowe piwo z serii Salamander. Jest to Oat Milk Chocolate Milk Stout Nitro, czyli pierwsze polskie butelkowe piwo wysycone azotem. Skąd w ogóle się wzięła idea, pomysł wysycania piwa azotem? Wzięło się to oczywiście nie skądinąd, jak z Wielkiej Brytanii, a dokładnie właśnie z Irlandii, gdzie browar Guinness w pewnym momencie wpadł na pomysł, że można by odwzorować nalewanie piwa z pompy w warunkach domowych. Jak wiecie, tradycyjne brytyjskie piwa są serwowane bardzo nisko wysycone, pompowane taką charakterystyczną pompą, która wypycha to piwo z kega prosto do kufla. Czyli to piwo jest wypychane z kega, nie dwutlenkiem węgla, tak jak się przyjęło tutaj w krajach europejskich, tylko właśnie jest wysycane, wypychane powietrzem. Powietrze, jak wiadomo, składa się w około 70% z azotu, dzięki czemu to piwo właśnie w szklance zachowuje się w bardzo specyficzny sposób. To znaczy, jak już wspominałem, jest nisko wysycone, jest bardzo kremowe, nalewa się z bardzo drobną pęcherzykową, taką kremową, delikatną pianą i też przy nalewaniu tworzy tak zwany efekt kaskadowy, czyli takie piękne, bardzo efektowne układanie się piany. I właśnie tą charakterystyczną cechę serwowania piwa browar Guinness postanowił przełożyć na warunki domowe, w sensie umożliwić swoim klientom serwowanie tego piwa w domu, tak jakby było one serwowane z pompy. Tak narodził się pomysł tak zwanego widgetu, który browar Guinness umieścił w puszce, dzięki czemu to piwo przy otwarciu jest przez ten widget w pewnym sensie nasycane azotem, dzięki czemu można to piwo nalać sobie do szkła właśnie w bardzo podobny sposób, jak jest to serwowane w pubie. Puszkowe piwa Guinnessa z widgetem, myślę, że wszyscy znacie, są one całkiem łatwo dostępne. W sklepach można w każdej chwili sobie kupić i w domu przetestować, jak wygląda takie nalewanie. Naprawdę efekt jest wart zachodu. No ale browar amerykański Left Hand, którego piwo też tutaj właśnie mam, poszedł o krok dalej i postanowił stworzyć piwo nasycone azotem, ale w butelce, bez żadnego widgetu, tylko właśnie w takiej postaci, powiedzmy, tradycyjnej, a jednocześnie właśnie nagazowane azotem, dające taki sam efekt jak piwo z pompy, czy też piwo nalewane z puszki z widgetem. Dlaczego jest to taka innowacja? Dlaczego jest to tak trudne technologicznie? Dlaczego browar Left Hand też skrywa tą tajemnicę? W jaki sposób on to robi? Wszystko się rozbija o metodę, o technologię nagazowania, technologię rozpuszczenia azotu w piwie. Jest to dosyć trudne zadanie, ponieważ azot jest około 80 razy gorzej, trudniej rozpuszczalny w cieczy niż dwutlenek węgla, którym zwykle nasyca się piwo w sposób naturalny lub też w sposób wymuszony. Dlatego jest to bardzo trudna technologia, jest to rzecz, po którą no, nie każdy browar jest w stanie sięgnąć, nie każdy browar ma możliwość sięgnąć. Piwo Left Hand, które mam ze sobą, jest to Russian Imperial Stout Wake Up Dead 10
i 2% alkoholu. No, jest to RIS wysycany azotem. Czyli troszeczkę mocniejsze piwo od tego Salamandra. Ale to nie jest problem. Ja dzisiaj te piwa chciałbym porównać między sobą przede wszystkim pod kątem wizualnym. Czyli przede wszystkim, czy rzeczywiście nalewanie tego piwa spowoduje efekt kaskadowy, czy rzeczywiście piana będzie tak kremowa, tak gęsta, jak w piwie serwowanym z pompy. No i czy generalnie te piwa butelkowe będą w stanie naśladować nam ten efekt właśnie uzyskany dzięki pompie. Na obu butelkach, na obu etykietach mamy instrukcję obsługi, jak nalewać takie piwo, ponieważ je nalewa się w sposób zupełnie inny niż piwa typowe, butelkowe. Dlatego właśnie tutaj mam ze sobą drugą kamerę, dzięki której będę w stanie pokazać Wam, w jaki sposób nalewać to piwo i w jaki sposób to piwo się będzie zachowywało już po nalaniu do szklanki. Mam dwa szkła. To szkło to jest stout glass, jest to szkło opracowane właśnie przez browar Left Hand we współpracy ze Spiegelau. No i drugie szkło to jest typowy shaker. Do niego naleję piwo z browaru Stu Mostów. Shakery nie cieszą się wśród Was zapewne dużą estymą. Ja natomiast bardzo to szkło lubię, szczególnie właśnie do jakichś sesyjnych, takich lekkich, pijalnych stoutów. Choć to tak naprawdę wcale nie jest takie sesyjne piwo, ponieważ ma aż 17% ekstraktu i tylko 5,7% alkoholu, więc zapowiada się dość słodko, dość ciężko. No, jestem bardzo ciekaw. Ciekaw jestem też składu, ponieważ mamy tutaj wodę, słody jęczmienne, płatki owsiane, laktozę, kakao, chmiel i drożdże. Szczególnie kakao mnie tutaj zastanawia, no bo jeżeli mamy mieć efekt kaskadowy, mamy mieć piękną kremową pianę, no to kakao jest dosyć ryzykownym dodatkiem, ponieważ ono może wpłynąć na pianę w negatywny sposób. No ale zobaczymy, jestem bardzo ciekaw, w ogóle super sprawa, że takie piwo, takie próby powstają. Piwa wysycane azotem są naprawdę fantastyczne, pije się je rewelacyjne, są kremowe, przyjemne, delikatne. Azot wpływa bardzo fajnie na teksturę piwa, na jego pijalność, no i na wrażenia wizualne. Także no jest to, myślę, bardzo ciekawa i dobra droga, jeśli chodzi o jakieś innowacje na rynku kraftowym, na którym, no, umówmy się, coraz bardziej zaczyna tych pomysłów chyba brakować. Jako pierwsze naleję piwo z browaru Left Hand, mimo że jest mocniejsze, że jest risem, będę go degustował później, ale no chcę zobaczyć, jak wygląda to nalewanie piwa, no tego słynnego już piwa Nitro z browaru Left Hand, tego prekursora piw gazowanych azotem w butelce. Głośne syknięcie. I teraz bardzo ważna rzecz, w jaki sposób nalewamy piwo. Nalewamy, przechylając pionowo butelkę do góry, gwałtownie, drastycznie. Widać całkiem fajny efekt kaskadowy. Może nie jest to aż taki efekt jak podczas nalewania piwa z pompy, natomiast no rzeczywiście jest to ciekawy widok. Też myślę, że kształt szkła ma swój wpływ na to, że ten efekt kaskadowy wygląda trochę inaczej. Dlatego bardzo jestem ciekaw, jak to wyjdzie w piwie ze Stu Mostów. Jak widzicie, piana bardzo, bardzo drobno pęcherzykowa, wręcz taka, można by powiedzieć, kremowa, tak jak właśnie wygląda piana na Guinnessie czy na piwie z azotem. Rzeczywiście trzeba przyznać, że piwo z Left Hand wygląda bardzo ładnie, nalało się w bardzo efektowny, fajny sposób.
Zobaczymy, jak zachowa się piwo z browaru Stu Mostów. Syknięcie jest dużo bardziej ciche. I tak samo, jednym szybkim ruchem wlewamy piwo do szklanki. No, efekt kaskadowy jest jak najbardziej zauważalny. Może nie jest aż tak bardzo efektowny i tak bardzo widoczny, ale zdecydowanie był. I podobnie jest z pianą. Również jest bardzo drobnopęcherzykowa, kremowa. Podobna właśnie do piw serwowanych z pompy. Bardzo ważne jest też, żeby po zaserwowaniu takiego piwa odczekać chwilę, żeby ten efekt kaskadowy się skończył, żeby ta piana się ładnie nam ułożyła w szkle i wyglądała właśnie tak. Czyli piwo czarne, już uspokojone, piana cienka warstwa bardzo drobno pęcherzykowej, kremowej piany. No to spróbujmy piwo browaru Stu Mostów. Jak widzicie, piana się utrzymuje. Jest beżowa, bardzo drobno pęcherzykowa, więc to kakao na szczęście nie wpłynęło na nią negatywnie. Kolor piwa czarny, nieprzejrzysty, bardzo stoutowy. W aromacie przyjemna nuta, laktoza, kakao, czekolada. Takie właśnie słodkie, słodkie nuty. Nuty stoutowe, taka lekka kwaskowa nuta słodów palonych też jest obecna. Bardzo przyjemny aromat, milk stout pełną gębą. No, powiem Wam, rewelacja. Jeśli chodzi o wysycenie, jest idealne. Ja jestem fanem w ogóle niskiego wysycenia, więc tutaj to piwo jest dla mnie idealne. I nawet jest, ono jest troszkę wyższe niż powiedzmy Guinness Draft z puszki, który no, jest praktycznie płaski. Tutaj to wysycenie gdzieś tam delikatnie musuje, ale no, efekt piwa lanego z pompy jak najbardziej jest tutaj zachowany. Spójrzcie, jak pięknie piana osadza się na szkle. Tekstura piwa jest fantastyczna. Piwo jest gładkie, kremowe. Pije się je bardzo łatwo, ponieważ nie zapycha. No, jest bardzo smaczne, bo jest pełne, słodkie, treściwe. Bardzo fajnie grają tutaj właśnie te dodatki jak laktoza, jak płatki owsiane, które jeszcze dodatkowo tą gładkość potęgują. Wow. Naprawdę bardzo, bardzo dobre, ekstremalnie pijalne piwo. Mimo 17% ekstraktu, piwo jest ekstremalnie pijane. Bardzo fajna jest taka goryczka równoważąca tą słodycz. Taka goryczka czekoladowa, kawowa, nawet może nie kawowa, co kakaowa właśnie. To kakao też tutaj bardzo fajnie wychodzi. Naprawdę jestem bardzo zadowolony z efektu. No, nie spodziewałem się, że to wyjdzie aż tak dobrze za pierwszym razem. No, czekam na kolejne piwa Nitro ze Stu Mostów, bo zdecydowanie jest to bardzo, bardzo ciekawa droga. Zobaczmy przy okazji, jak smakuje słynny Wake Up Dead w wersji Nitro ze słynnego Left Hand Brewing, który, tak jak mówiłem, zapoczątkował wysycone piwa azotem w butelce. Tutaj piana również piękna, długo utrzymująca się warstwa, no oczywiście niezbyt wysoka, ale nie ma być wysoka, właśnie jest idealna. Tutaj mamy amerykański chmiel. Słuchajcie, piwo nie jest zbyt świeże, mimo że browar poleca pić piwo świeże. Ja oczywiście
gdzieś tam zakopałem je w lodówce. Nie miałem do końca pomysłu na degustację tego piwa, no bo mógłbym zdegustować, powiedzieć nitro, wziąć szkło, okej. Okay. Ale kiedy pojawiło się na polskim rynku piwo nitro, no to wiedziałem, że warto było to piwo trzymać, chociaż no trochę się obawiałem, jak ono się zestarzało, ale jest dobrze. Amerykański chmiel, taki troszkę już starawy, lekko już powiedzmy zwietrzały, utleniony. Trochę mi ten aromat przypomina Imperatora Bałtyckiego, takiego wyleżakowanego dobrze. Piwo jest czarne, ale jest jaśniejsze niż Stu Mostów. Tutaj przy nóżce widać prześwit. Szerokość akurat przy nóżce jest podobna, więc można stwierdzić, że to piwo jest jaśniejsze. No, bardzo amerykańskie w charakterze. Trochę pojawia się czerwonych owoców też z utlenienia. Lekki sosik sojowy. No, trochę tam akcentów palonych, czekoladowych też jeszcze jest. Ale czuć, że to piwo już swoje ma, że to nie jest świeże piwo. Tekstura również gładka. Również taka fajna, kremowa. Ale to piwo jest o wiele bardziej agresywne. No oczywiście to jest RIS, tak? To jest ponad 10% alkoholu. Tutaj mamy 5,7, więc dużo mniej. Więc no jakby w tym aspekcie nie ma co tych piw porównywać. Jeśli chodzi o teksturę, którą nadaje nitro, czyli wysycenie właśnie, jest zbliżona. Aczkolwiek to piwo jest mniej wysycone w takim odczuciu fizycznym, czyli te bąbelki nie musują aż tak jak tutaj. Tutaj to piwo jest bardziej płaskie. No, alkohol tutaj dosyć mocno czuć, jeżeli już chodzi o smak. I takie rzeczywiście już akcenty winne, czerwone owoce, suszone owoce. Tego charakteru RIS-a tutaj za bardzo nie ma. Poza tą agresją, poza goryczką. Nie ma takich nut palonych, intensywnie palonych jak na RIS-a. Bardziej to idzie w stronę takich właśnie owoców, owocowości, troszkę porteru bałtyckiego. Aczkolwiek no goryczka nam przypomina, że to jednak jest RIS, zdecydowanie. Jak najbardziej da się wysycić piwo azotem w butelce. Jak najbardziej jest to pomysł bardzo dobry, bardzo godny. Trzeba wiedzieć, jak takie piwo nalać. Tak jak widzieliście, wszyscy zawsze też zaznaczają, żeby to piwo było dobrze schłodzone, żeby ono było wyjęte prosto z lodówki. Czyli nie tak jak zwykle, kiedy przygotowuję się do degustacji, wyjmuję piwo trochę wcześniej. Tak, te piwa specjalnie trzymałem w lodówce do samego końca, żeby właśnie były no, mocno schłodzone. Także podsumowując dzisiejszy film, no totalnie polecam Wam to piwo. To jest no, jedno z najlepszych chyba odkryć, najciekawszych eksperymentów piwnych tego roku. I udany oczywiście, jak najbardziej. Także no, czekam na kolejne piwa z tej serii Nitro, bo to może być hit, naprawdę hit. Jeśli chodzi o Left Hand, nie rozczarowuje. Prekursorzy też wiedzą, jak robić piwo Nitro. Także no, ciekawa droga. Jestem bardzo ciekaw, jak technologicznie się to robi w browarze. Być może kiedyś będzie mi dane się dowiedzieć. No w każdym razie polecam wam piwa Nitro. Jeżeli będziecie gdzieś widzieć, to spokojnie bierzcie w ciemno, bo ten efekt kaskadowy i ten efekt picia piwa w pubie prosto z pompy jak najbardziej w tych piwach jest, więc wasze zdrowie wzniosę salamandrem, bo to jest naprawdę duma, to piwo to jest duma polskiego piwowarstwa, naprawdę. Zdrowie browaru Stu Mostów i do zobaczenia.